Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Final Fantasy 22. Dzisiaj Elengrad, żniwa. No, zrobimy sobie tutaj żniwa i zobaczę, czy jakąś uprawę. Oczywiście już mam trochę tutaj pokoszone, jak widać, po śladach. Trochę sobie tutaj powalczyłem przed odcinkiem. Trochę pokosiłem, a resztę pokoszę sobie na odcinku. I dobra. GPS ustawiony. No i powiem wam tak, że dzisiaj będziemy kończyć też. O, może pokażę wam tak. Co będziemy robić? Czyli będziemy dzisiaj kupywać. Dzisiaj będziemy kupywać sobie mleczarnię. Zawieziemy sobie te 5000 litrów mleka. Niech sobie już produkuje. O, i tutaj myślałem sobie nad tym, czy my... Czy to siać od razu, czy zrobić sobie uprawę? Czy co robić? Bo może bym taki specjalny zestaw sobie wziął do siebie? Tutaj tego... No nie wiem, pomyślę. To źle... Nie no, to chyba już lepiej na wiosnę, jak już będzie to duże pole do siania. Sobie przetestować. No właśnie. Będzie duże pole do siania, to będą testy. Pewnego zestawu. Ale tylko tyle. To tyle mogę powiedzieć, że pewny zestaw będzie. Nie będę mówił jaki. Jaka marka, jaki ciągnik. Jaki siewnik. Bo będzie dość duży przeskok, bo mam szóstkę oryginalną. No i zastanawiam się cały czas, czy uprawiać to talerzówką, czy jechać od razu w ściernisko. Bo to ściernisko jest tak mega ładne, że fajnie było od razu jechać. Ale z drugiej strony, a nie, to po rzepaku sobie użyję talerzówki. O, jak będę miał rzepak w przyszłym sezonie, bo będę miał to teraz w dwóch małych kawałkach, to wtedy sobie użyję talerzówki. I no, ja muszę zacząć na tej pszenicy ogólnie. Już mam przecież 53 tony. Już mam 52 800. A 53 tony prawie. Trzeba tutaj tego Żyda skosić, którego powstał przez przypadek. No i dobra, tutaj ten przejazd, no to już jest wszystko skoszone. Więc elegancko, teraz tylko te krótkie zostaną, więc spoko, spoko. O to mnie właśnie chodziło, żeby te żniwa nie były zbyt długie. No bo strasznie... O, powiem wam, że długo nawet te ślady trzymają naokoło. Bo ja tu ponad godzinę temu kosiłem, przed 19, no jest 20:13. Bo trochę mi się przysnęło. Myślę, że dobre pół godziny przysnęłem. O, myślę, że dobre pół godziny sobie spałem na łóżku. Tak nic. Pamiętam, że była 19:15 na pewno, więc... No może nawet i około godziny przespałem. O 20 się obudziłem, więc... No, myślę, że takie uczciwie 40 minut spałem. Więc no. Więc dosyć długo, a w sumie czas na 0,5 płynie. Ale to nie powinno nic robić, że czas 0,5. Oj, zaraz promocje sobie. Promocje wam pokażę, promocje są takie. Nic za ciekawego. Zetar za słaby. Ale ciągnik będzie mocarny, ja wam mówię. Będzie taki piękny ciągnik tutaj kupiony, że wreszcie Elengrad dostanie drugie. W sumie jak ten zestaw będzie kupiony, nowy, to wtedy już Elengrad będzie fajnie śmigał. No wtedy wiadomo, do kombajna jakiś drugi kombajn by się przydał kupić. I tutaj jak już będzie drugi kombajn, to już będzie też fajnie szło. No i zobaczymy, jak to będzie.
Jak to w sumie będzie w tym przyszłości? Bo Leningrada tak z dnia na dzień nie będę kończył, wiadomo. Bo jeszcze Zresztą można zważyć na teren, że bardzo dużo jeszcze terenów zostało mi do wykupienia. Tak naprawdę to od początku gry kupiłem raz, dwa, trzy, cztery pola. No, cztery landy kupiłem od początku gry, a mamy 38 odcinek. 68? No, zrobię jeszcze jedno kółko. Nie, ale ta Ugiatalia Ścielicka to jest coś pięknego, już mówiłem to nie raz. I nie dwa. Ale to mi tak się podoba to ugniatanie ścierniska, że to jest coś pięknego. Wiem, że pewnie się jaram jak głupi tym, ale... No ale tak jest, tak po prostu jest i tyle. A siać będę. O! Ja mam sesję 2 godziny. To które tego farminga włączyłem? Czekaj, to ja o 18 musiałem farminga odpalić. Mam 2 godziny i 15 minut. No ja nawet przed 7 kosiłem. Wow! No tak, było od 18 do 18:45 ogarniałem sejwa. Sobie powolutku tutaj ogarniałem, ktoś jednak jakiś kontrakt sobie jeszcze przy okazji zrobił się. No i tak to jakoś wyszło. Będę sypał od razu. Ma silos. No i dobra, i zobaczymy. No i wtedy 18:45 była, ja oglądałem sobie. Tak, ja sobie oglądałem telefon. Czas sobie leciał. No i wtedy jakoś po 19:10 tak sobie przysnąłem, bo czekałem aż będzie wolny pokój będzie. I tak się doczekałem, że aż przysnąłem. No i się okazało, że mam 501 godzin w tej grze. No i tak wyszło, że przysnąłem i żyję i jestem teraz. Ale kurde, szkoda, że ja wcześniej. O tej 19, jak on wyszedł z tego pokoju. Bo szkoda, że zasnąłem. Bo bym miał się legrana. Dzisiaj chyba szybko pójdę spać, bo coś tak trochę mnie męczy to spanie. Nie wiem czemu, chociaż byłem cały dzień na. W sumie codziennie jestem na dworze. Ewentualnie w sobotę, nie, ale. A nie, w sobotę też jestem przecież. To bardziej pod niedzielę bym podstawił, ale w niedzielę też jestem, chociaż na rowerek, chociaż się przejechać gdzieś tą godzinę. Czemu mnie wrzuciło zmęczenie? Nie wiem. Nie wiem, może zmęczenie mnie wzięło. Bo jest za długo. Bo jest za dużo. Nie wiem w sumie czemu. Kurde, no zawsze z ziemią, no nie wiem czemu. A rano się niby wyspałem, bo normalnie wstałem i pracowałem. Nie wiem, co się dzieje. Zobaczymy. Może kostkę czekolady mi coś zjadł? To może lepiej wyłączyć. Nie wiem. 127 tysięcy, ale to zaraz zniknie, bo tak jak mówiłem, kupię sobie mleczarnię i kupię sobie nową. I kupię sobie beczkę do włożenia mleka. No a ten. Sałata się sprzedaje. No bo stwierdziłem, że ustawię sobie na sprzedaż. Żeby sobie pieniążki leciały. Właśnie jak to wygląda z produkcją, muszę zobaczyć. To co godzinę się sprzedaje, czy jak? Ale chyba tak. Ta, sprzedaż 4. Co za godzinę się sprzedaje, więc dobrze. Więc co godzinę tam około 1000 dostaje. Nawet w sumie nie wiem, ile co godzinę dostaje. Jak teraz to. Przyznam się szczerze, że nie wiem, ile dostaje tej godziny. Dobra, zobaczymy. Jest.
127 700 i teraz o 12 jest. No, 1100 dostaję. Dostaję. No bo do tego jest doliczone 3 panele słonecznicą. No i te dwie szklarnie, tak? Czyli 1100 godzinne, na godzinę. A w promocji coś wyszło? Nie. No tak wie, to zawsze warto sprawdzić, bo to... W sumie o różnych porach te promocje dochodzą. Może być w sumie na 3. No i teraz myślę, co tutaj za miniaturkę zrobić. O! Chyba wiem jaką. Ale nie będę to radał. Po prostu zobaczyć jedną miniaturkę i tyle. Wiem, że zaraz kurde, nikt nie będzie oglądał tego odcinka, bo powiedzą, że Kasper to tylko ziewa, nic nie robi. No i dobra, takie w sumie uczciwe 11 minut koszenia. Wystarczy. Ogólnie trochę inaczej miała wyglądać te żniwa. Że miałem dalszą sobie podjeżdżać, ale tak wyszło, że nie podjeżdżam. I teraz dojcza sobie zapnę do siewnika, no bo tutaj Landini stoi z nawozem. I to niech sobie stoi. A jak tam kontrakty? Odśwież kontrakty. Nie ma kontraktów fajnych. Jest nawał na 1500, ale nie chce mi się. Przecież Steyr stoi z wołami. W teorii mógłbym go puścić tam, ale nie chce mi się. No i dobra. Teraz co ja miałem zrobić? A i ja idę kupić mleczarnię. Przy okazji, jak już jestem tu. A jeszcze inaczej zrobię. Deutscha odczep. Deutscha wsiadł do Strzejera. Zarobicie, nie? No i dobra. Tu będzie ze 120 godzin prawie na tym Elengradzie. Chyba. Albo nawet nie wiem w sumie ile. Ja zrobię tak, że puszczę sobie pracownika do sklepu. Bo dawno tego nie robiłem, a trochę mnie nie będzie. Super, że ja mogę tu dojechać. Czemu nie mogę tu przejechać? Bo co, bo na asfalcie nie stoisz? Czy blisko masz do asfaltu kolego? Przejedź. No, bo na asfalcie nie jest to barem. Stał tutaj, koło drzewka. I nie mógł znaleźć trasy. Do sklepu od razu. Bo mleczarnia, wiem ile kosztuje. I teraz tak. Kupuję z gruby rury od razu, to największe i kup. Wstecz. I jeszcze muszę wózek doli kupić za 10 tysięcy, czy tam 9. Ale chyba 9. Gdzie jestem ze strony wózek doli? Kup. 1800 zł mi zostanie na koncie, ale... Ale musi tyle zostać. Mam jeszcze w zapasie niby 40 tysięcy kredytu. Dobra, budynek został zakupiony. I teraz tak. Mleko i cukier, dobra. Bo to jest... To nie jest mleczarnia, tylko ten. A jest w ogóle mleczarnia tej mapy? Tak z ciekawości. Bo ja cukru nie będę miał.
Ja nie to kupił! Kurwa, debil. Bo ja chciałem na ser, a nie na czekoladę. No debil. Gdzie to jest to gówno na ser? Tutaj? Ja nie to kupił. Dobra, ja to muszę sprzedać. No. Dobra. Zbóż? Jak to się sprzedaje, no? No tutaj ten się sprzedawało zawsze. Klikało. Gdzie to ma ten swój trigger zasłany? No ten... Tego trzeba było zawsze kliknąć. No nie no. Dobra, jest to po cinku sprzedam. Yeah! Żebym teraz odwalił głupotę. Tu jest ten kasel, coś tam. Tu jest ta serownia. Bo ja chciałem na ser to. No i nie kupię, bo nie mam pieniędzy, bo jakiś baran kupił sobie czekoladę, a nie. No. O jest, dobra. Ty, panie, ale oddaj mi pieniądze. Ja miałem, czekaj, 51,600 miałem. Właśnie. Ja sobie dodam w kasę. No niestety muszę ją dodać, ale ustaw sam porta, czyli 51... 700 tam chyba było. No i dobra. No, i to mnie o to mnie chodziło. No, masło mnie nie interesuje. A chcę tylko to. Nie chcę tylko ser. Masło wyjąć. No i dobra, jadę to mleko dostarczyć i jak starczy czasu... Znaczy no starczy czasu, ale starczy. No bo to będzie mleko... A może nie będę ruszał tych siewów. Zobaczę, jak będzie 20 tam minut. Znaczy no do 20 będzie 3 minuty, ale będzie około 25 minut, zanim ja zacznę ten ser robić. Więc myślę, że... Myślę, że plan będzie... O, fajnie, został. Myślę, że będzie dzisiaj krótszy odcinek. A to z tego względu, że... Spać mi się chce. Nie, no to też, ale... Ale nie wiem w sumie. Bo tego siewu rzepaku to tak naprawdę... Albo nie robię siewu rzepaku. Kurde, no muszę tu skręcić, bo tam auto widzę, że jest za mną. A ja sobie przejechałem drogę. Bo po co mam mieć taki kawał asfaltem, jak mogę tutaj drogą przejechać? Ładną, utwardzoną żyrówką. Po mleczko. To gdzie to mleko się bierze, bo ja tego nie wiem nawet. No jak to minutki 19, no i ja zanim to zawiozę. Landini. No tutaj mam tą starą beczkę na mleko. Ale tutaj jest Gnojewica. A mleko chyba z drugiej strony się odbiera. Gdzie tu się odbiera mleko? Tu się odbiera mleko. W sumie te 5000 litrów mleka to ja mogłem to sobie ręcznie zawieźć. No ale kupiłem taką bekę, no to... No ale, znaczy ja tę bekę kupiłem na przyszłość w sumie. Nie wiem, ile tam było. No, 5000 litrów mleka. Ta beka jest na przyszłość. Muszę sobie drogę domalować.
Bo tam nie ma płotu. Chyba. Dobra, ale zresztą zarąbisty ty. Aż to chyba miętrykę zarabiałem z nim. Tutaj też w sumie mógłbym skręcić. Na tę drogę w lewo, ale to też musiał się w prawo skręcić znowu i to jeden pies był już. A tak sobie ładnie tutaj wykręcę na rondzie i będę miał długą prostą. Jak ten na tym moją serowni zastanę dojechać. A żeby się ładował z tym budynkiem. No wiem, że brakuje materiału mleko. A! To jest długo proste. To jest proste. Nie muszę tego dojcza umyć wreszcie, bo mi tu szyba taka uwalona. Tutaj gdzieś jest ta serownia. Dobra, tutaj to jest po lewej. Tutaj trzeba dowieść materiał. A gdzie to się odbiera? A, tam się odbiera, w tym kwadracie. No trochę tak powiem. Jak to jest zrobione? 2 do 1, czy jak to jest zrobione? Bez masy zaczynamy. A 3 do 2, dobra. No to... Czekaj, 3 do 2? Czy tak jakby... Nie wiem, sobie, jak to podzielić, jak to... Trzy do dwóch. No to... 6 do 4, dobra, czyli to tak... Dobra, nie. Dobra, 22 minuty. Dojadę sądeczką na gospodark... na ten, na krowy. I tak. Dojadę na krowy. Dojadę na krowy, przywiozę starą beczkę na sprzedaż i skończę odcinek. O. I taki będzie plan. Ale tą beka jest potężna, nie? A sobie miniaturkę zaraz szybko zrobię. Quick mode. No muszę sobie miniaturkę zrobić, no bo nie będę po odcinku tutaj jej robił. Nie będę specjalnie beczki tutaj zaszepiał. O! I to jest miniaturka. Dobra, spałeś się z ziemi. Fopset może być. Tylko visibility mi łącz. I fly moda trzeba wyłączyć. Bo do ciągnika nie wsiądę. Niestety w tym farming jest tak zrobione, że do jak jest fly mod włączony, to do ciągnika się nie wsiądzie. Za cholerę. Choćbyś klikał 50 razy, to i tak nie... Nie wsiądziesz i tyle. Dobra, a beczkę zostawię. Tutaj na razie na trawie. Bo siana mam dużo. Siana mam dużo, a... Siana, no, po prostu siana mam dużo, a nie potrzebuję siana. Bo siana mam chyba w kostkach jeszcze. O! Przecież tu pełno siana stoi. A jeszcze tutaj mam przecież siana. 44 tony, bo więcej nie przyjmuję. Obornika mam chyba z 8 ton. Więc ja przeżyję, nie bójta się. No i... Nie no, muszę tą żywą umyć, bo mnie denerwuje ta żywa. 25 minuta? No, to akurat 26 minut będzie. Więc taki fajny odcinek dzisiaj. Trochę... No widzicie, trochę żniw. Trochę żniw. Trochę w transporcie. Takie odcinki ja lubię. I tak ogólnie nie chciało mi się zbyt siać dzisiaj. No na te siebie to znowu muszę GPS ustawić. Czyli tak bym musiał ustawić i tak, ale... Ale potem się męczyć, bym nie wiedział o czym gadać. A tak przy sprzedaży to chociaż widzicie, że zrobiłem błąd. 16 tysięcy sprzedaj.
I mam 17600, więc chyba spłacę sobie. I kredycik. Raz, dwa, trzy. Spłacimy sobie 15 000 i 830 jeszcze zostało. No i zestawik tak się prezentuje. Więc ciągnik, fajny ciągnik. Dobra, zgaszę go, żeby nie było. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.